Papieża Benedykta XVI wspominam jeszcze z czasów, kiedy byłem we Fatimie z Matką Bożą Fatimską. Odwoziliśmy wtedy figurę w 1996 roku. Odprawiał wtedy mszę świętą i potem spotkaliśmy się w czasie obiadu. Także był jego brat wtedy obecny. Zdumiewające było dla mnie to, że głosił kazanie właściwie w 5 językach. Okazało się, że jest naprawdę poliglotą i to takim pięknym językiem. Rozdzielił to kazanie właśnie i po portugalsku, hiszpańsku, francusku, włosku, angielsku. Także to było dla mnie zdumiewające, ale przede wszystkim był taki bardzo bezpośredni, serdeczny w rozmowie jako kardynał i przecież wtedy był szefem kongregacji do spraw nauki wiary. Drugi raz spotkałem papieża przy okazji ingresu biskupa radomskiego Zimowskiego. Wtedy on jako przełożony biskupa Zimowskiego, bo ksiądz biskup Zimowski pracował jako profesor w kongregacji do spraw nauki wiary, to wyświęcił go na biskupa i potem też był na ingresie w Radomiu. I też miałem okazję tak bliżej się, a najbardziej mile wspominam spotkanie w czasie wizyty ad limina. Wypytywał się bardzo wiele o seminarium, o młodzieży, o wychowaniu młodzieży. Był taki, no te 15 minut rozmowy to była tak, chyba najmilsza rozmowa, jaką miałem poza papieżem Janem Pawłem II z papieżem. Gdy chodzi natomiast o duchowość, jest to taka swoista precyzja w wyjaśnianiu wiary świętej. Miał pod tym względem niezwykły talent i był precyzyjny. To znaczy to, co mówił, można było drukować bez żadnej korekty. To rzadko się spotyka, tego typu taką dyscyplinę myślenia, jaką miał właśnie papież Benedykt XVI. Każda wypowiedź była taka, że właściwie zawierało się wszystko to, co jest istotne. I stąd pochłaniałem jego wszystkie książki, zwłaszcza jako profesor, tym bardziej korzystałem z jego opracowań i to było coś wspaniałego. Dlatego to jest dla mnie taki wzór po papieżu Janie Pawle II. To jest, uważam, dwóch takich papieży najbardziej wielkich pod względem wpływu na życie duchowe świata, pod względem życia religijnego. Jan Paweł II i Benedykt XVI.